Znajdujemy się przy miejscu zamordowania 16-letniej Dominiki z Opola. Mordercą był psycholog, jak niedawno dowiedzieliśmy się, że miał problemy psychiczne. Morderstwo odbyło się 17 kwietnia o godzinie 12:05 w Opolu. Więc pomimo tego, że rodzice nadali ci nie tylko katolickie imiona, ale i swoje otoczenie powszechnym szacunkiem i reputacją, nazwisko, pomimo tego, ty wolisz, abym nazywał cię psychologiem. Zbzikowane staruszki przygarniają często bezdomne koty. Karmią je, kastrują, głaszczą, nadają imię. Koty jednak rzadko dają się udomowić, a jeszcze rzadziej reagują na nadane imiona. Są wolne. Wolność to przywilej. Trzeba na niego zasłużyć i umieć na niego właściwie korzystać. Nie jesteś wolny. Pan psycholog. Proszę? Wolałbym, aby zwracał się do mnie pan psycholog, doktorku. Oczekujesz ode mnie szacunku. Z jakiego względu? Każdy człowiek zasługuje na szacunek i wybaczenie. Tylko wtedy, gdy żałuje tego, co zrobił. Przypomnijmy, dlaczego się tutaj znalazłeś. Ach tak, zamordowałeś dziewczynę. Ot tak, miałeś dobrą pracę. Dach nad głową ukochających cię ludzi. Ale postanowiłeś to od pewnego dnia zniszczyć. Ot tak, po prostu zabiłeś jakąś dziewczynę. Nie pamiętam tego. A pamiętasz ból i rozpacz tej kobiety, która cię wychowała i traktowała jak syna? Pamiętasz jej krzyk, gdy wszedłeś do domu z krwią na rękach? Badam cię już tyle czasu i wciąż nie mogę zrozumieć, co siedzi w twoim stukniętym łbie. Nie jestem stuknięty, jestem inny. Lepszy? Masz się za specjalną jednostkę, przeznaczoną do wielkich celów. Zauważyłem ten odchył. Podręcznikowy przykład osobowości narcystycznej. Kundel znaleziony w śmierdzącym rynsztoku nagle zaczyna uważać się za szlachetnego harta. Choć urodziła go na kupie gnoju brudna suka, którą wcześniej brały wszystkie bezdomniaki. Niszczysz mi życie. Zamykasz mnie w klatce. Każesz szczać pod siebie. A potem wszystko zapisujesz tu, na kartce. Jestem twoim chomikiem zmuszony do zapierdania w kołowrotku. Czego ty chcesz? Nie zrozumiesz. Zabierz go. Pokaz się udał. Odwróć się. Co tym razem wymyśliłeś, doktorku, co? Co ty mi zrobiłeś? Ha? Na jaki teraz genialny pomysł wpadłeś? Z dniem dzisiejszym zostajesz wypuszczony na 2-tygodniową przepustkę. Z zakładu karnego psychiatrycznego. Najpierw zapinasz mnie w kaftan bezpieczeństwa, zamykasz w izolatce, przeprowadzasz na mnie jakieś eksperymenty, uważasz, że jestem gnidą, a teraz wypuszczasz mnie od tak na wolność. Co tu jest kurwa grane? Jesteś beznadziejnym do zdiagnozowania przypadkiem. To, że wypuszczamy cię, to rodzaj eksperymentu. Znów eksperyment. Zdajesz sobie sprawę, że z jakiejś przyczyny zamordowałeś jedną dziewczynę, a z pozoru w normalnym życiu zachowywałeś się normalnie. Pamiętaj, że kiedy wyjdziesz, będziesz pod stałą obserwacją. Podpisz tutaj. Co ja będę robił, gdy wyjdę?
Możesz spróbować robić to, co normalni ludzie. Nie mam gdzie mieszkać. To już nie mój problem. Nie mam pracy. Nie mam gdzie mieszkać, nie mam dokąd pójść. Kilka godzin temu mówiłeś mi, że chcesz stąd wyjść. A teraz? Co to ma znaczyć? To zostań jak chcesz. Potrzebujesz pracy? Proszę? Kim pan jest? Twoim przyszłym pracodawcą. Przyjechałem tutaj specjalnie dla ciebie. Mamy 2 tygodnie na pogłębienie współpracy. Nie rozumiem. Musisz zapamiętać, że nie znoszę zapachu, a zresztą nieważne. Dokąd jedziemy? Mniemam, że w lepszą rzeczywistość. Twoje życie nie było usłane różami, prawda? To smutne, że nie wszyscy mogą urządzić się tak wygodnie jak ja. Zawsze żal mi było takich odrzuconych, zmarginalizowanych jednostek. Skąd pomysł, że jestem zmarginalizowaną jednostką? Jestem dyrektorem ośrodka, który właśnie opuściłeś. Doktor przedstawił mi wszystkie twoje wyniki. Powiedzmy dyplomatycznie, że kolorowo nie jest. Doktor twierdził, że jestem nie wart życia. Doktor jest przemęczony i rozdrażniony. Musisz mu wybaczyć. Dużo pracuje, to solidny naukowiec. Wasza współpraca być może nie układała się najlepiej do tej pory, ale może to jakaś podświadoma rywalizacja zawodowa. W końcu kiedyś pracowałeś jako psycholog, prawda? To dopiero ciekawe. A dokąd jedziemy? Do mojego biura. Myślałem, że tam, w ośrodku, ma pan swoje biuro. Prowadzę też inną działalność i to w nią chciałbym cię bardziej wtajemniczyć. Jeśli oczywiście jesteś zainteresowany pracą dla mnie. Choć zakładam, że i tak nie masz alternatywy. Na czym ta praca miałaby polegać? Drobnostki. Mam sporo spraw na głowie i zbyt wiele rzeczy do zrobienia. Mógłbym doglądać tego wszystkiego sam. Przyda mi się zaufany człowiek. Dlaczego akurat ja? Obserwowałem cię w ośrodku już jakiś czas. Uważam, że idealnie się do tego nadajesz. Przecież jestem wariatem, na którym ciąży wyrok za morderstwo. Nie patrzyłbym na to wszystko tak jednostronnie. Nic nigdy nie jest czarno-białe. Więc pan mnie się nie boi? A powinienem? No, jesteśmy. Możesz zaparkować. A ciebie, psychologu, zapraszam do środka. Omówimy szczegóły. Lubisz whisky? Drzwi? Ja pierdolę, szofer znowu ich nie zamknął. Dobra, rozgość się. Zauważyłem, że ma pan dużo certyfikatów na korytarzu. Co nie świetla, że chcę pracować w pokoju, gdzie się wychowałem. To znaczy? Jedyne, co tutaj zmieniłem, to jest zawartość w szafkach. Dodałem też laptopa. No i tyle. Czyli, że musiał się pan dużo uczyć. Tak, nauka jest moją prawdziwą pasją i uważam, że tylko dzięki niej można coś w życiu osiągnąć. Czyli, że uważa pan, że osoby, których nie stać na wykształcenie, są mniej warte od tych wykształconych? Tego nie powiedziałem, ale podoba mi się twoja dedukcja. Pracuje pan nad czymś konkretnym? Powinniśmy się raczej skupić na tym, czym ty będziesz się zajmował. Powiedzmy oględnie, że zajmujesz się wieloma rzeczami na kilku różnych płaszczyznach i potrzebuję kogoś w rodzaju prawej ręki. Na pewno ma pan wielu współpracowników. Prawa ręka ma to do siebie, że albo ją się ma, albo nie ma jej się wcale. Dawno nie miałeś alkoholu w ustach, prawda? Chyba się od niego odzwyczaiłem. Tym lepiej. Po wypiciu większej ilości mógłbyś zerwać się z łańcuchów. Mam kilku dłużników. Zalegają mi ze spłatą pożyczek. Jest pan także lichwiarzem? Wolę określać się mecenasem.
opiekunem. Te dyplomy na korytarzu okupione są dużymi pieniędzmi. Nie oszczędzam na nauce. Gdy zauważam u kogoś potencjał, ładuję każdą możliwą ilość gotówki. Zapewniam moim naukowcom jak najlepsze warunki, aby nie musieli się o nic martwić. To wydaje się być szlachetne. Żyjemy w kraju, w którym to, co szlachetne, jest jednocześnie naiwne, jak i śmieszne. Znasz takie powiedzenie. Jeśli masz miękkie serce, to musisz mieć jednocześnie twardą dupę. Sprawdza się w każdych warunkach. Rozumiem, że naukowcy nie oddają pożyczek. To nawet nie są pożyczki. Jeśli któryś z tych zakochanych w cyferkach dziwolągów zaspokoi mój ogromny apetyt, nie musi spłacać mi nic. Są jednak i tacy, którzy biorą pieniądze, a potem siedzą latami w tych swoich piwnicach, które szumnie nazywają laboratoriami i nie robią nic poza obżeraniem się pizzą na mój koszt. Choć i pizzę jestem skłonny wybaczyć. Jestem dobrym człowiekiem, ale jeśli ktoś postanawia sprzedać komuś innemu osiągnięcia, które sfinansowałem, wtedy bywam bezlitosny. Chciałbym, żebyś ścigał dla mnie takich powaprańców. Brzydzę się zdradą. Dążę do wielkości jak każdy i zabijam każdego, kto podcina mi skrzydła. Przy mnie nie będziesz się nudził. Przestaniesz zastanawiać się nad przeszłością. Nie będę musiał wracać do środka? Tego nie jestem w stanie ci obiecać. Lecz jeśli dobrze się spiszesz, dam ci solidny dach nad głową, gdzie zawsze będziesz mógł wrócić. Powinieneś pamiętać, jakie to cenne. Uważam, że dla przypieczętowania umowy ty także powinieneś stuć swoją szklankę. Możesz odejść, odpocząć. Szofer zostawił ci otwarte auto. Rozgość się. On pewnie będzie miał teraz inne zajęcia. Szofer! Posprzątaj! Miałam przed sobą całe życie. Ja też miałam plany i marzenia, jak każdy inny człowiek. A ty mnie zniszczyłeś. Musiałem cię zabić. Taka jest kolejna rzecz. Życie. Ja cię stworzyłam. Jesteś moją matką? Ja też chciałam żyć. Prawdziwą matką? Chciałam żyć. Nie chciałam umierać. Ja też chciałam żyć. Ja też chciałam żyć. Miałam plany i marzenia. Nie zabiłem ciebie. A ty mnie zniszczyłeś. Nie wiedziałem, że nie żyjesz. Ja też chciałam żyć. Chciałam żyć! Nie chciałam umierać! Ja dałam ci życie. Ja cię stworzyłam. Ja też chciałam żyć. Ja też chciałam żyć. Miałam plany i marzenia, a ty mnie zniszczyłeś. Co się dzieje? Wyspany? Masz i się obudź. Mamy robotę. Jaką robotę? Ty mnie słyszysz? Nie powinieneś zadawać pytań. Wykonaj tylko swoją pracę. Niestety, ale nie wiem nic o żadnej robocie.
Za chwilę zobaczysz. Mojego szefa się nie oszukuje. Albo masz coś do zaprezentowania, albo spierdalasz na etat. Szkoda czasu i pieniędzy na te twoje rysuneczki. Dobra, chodź, nie stój po nas. Napijeś pan czegoś? Chyba się nie zrozumieliśmy, nie przyszedłem tutaj na herbatkę. Myślałam o czymś mocniejszym, u szefa zapewne pijesz whisky. Usiądź. Mój szef podejrzewa, że nie jest pani wobec niego lojalna. Możesz przekazać swojemu szefowi, że zajmuje się tym, czego ode mnie oczekiwał. Szczerze wątpię. A czy ty w ogóle wiesz, czym powinnam się zajmować? Próbujesz zbić mnie z tropu, ale nic z tego. Pracuję w imieniu swojego szefa. Wystarczy, że on wie. Ty też powinnaś dla niego pracować. Ostrzegałam twojego szefa, że nowy projekt, którą podporządkował wszystkie inne, jest zbyt niebezpieczny. Nie będę nad nim pracować. Szkoda, że chcesz to wszystko stracić. Usiądź proszę. Szybko cię złamali. Ile czasu pracujesz dla szefa? Tydzień? To wszystko jest potwornie niebezpieczne. Nie wiem, o co ci chodzi. Dostałeś za zadanie mnie nastraszyć, upomnieć czy wyrzucić? Myślałeś, że odmówisz współpracy z szefem i nadal ci tutaj będzie trzymywał? Jesteś dokładnie taki jak twoja matka. Coś ty powiedziała? Puść mnie, to wszystko ci opowiem. Skąd wiesz, kim jestem, kim była moja matka? Znałam twoją matkę, mieszkała ze mną tutaj wiele lat temu. Skąd wiesz, kim jestem? Znam szefa od wielu lat. Wiedziałam, że chcę ciebie sprowadzić. Czy moja matka? Twoja matka też dla niego pracowała. Była naukowcem. Miała bardzo ambitne plany. Wiesz, kim jest mój ojciec? Niestety nigdy nie chciała mi tego powiedzieć. Bardzo długo ukrywała swój stan, aż w końcu stąd uciekła. Ale on i tak ją znalazł. Kto? Ten, którego dzisiaj nazywasz szefem. Nie była mu już potrzebna. On ją zabił! Wiem, że to dla ciebie szokujące, ale... To ja ją zabiłem! Ty! Coś się stało? Dlaczego nie wróciłeś z szoferem? Czekał na ciebie. Zabiłeś moją matkę! Wiedziałem, że jeszcze nie jesteś gotowy na to, aby samemu pracować. Trudno, mój błąd. Zabiłeś
moją matkę! Czy wyrzuciłeś z mieszkania przynajmniej tą pluskwę, jak ci kazałem? Czy nawet tego nie zrobiłeś? Usiądź. Usiądź, powiedziałem! Myślałem, że tęsknisz za rodzinnym domem. Chciałem podarować ci mieszkanie, w którym przed latami mieszkała twoja matka. A ty wpadasz mi tu z awanturą i w dodatku śmierdzisz! Zadam ci jedno ważne pytanie. Czy zabiłeś moją matkę? Wiesz, dlaczego miałeś wrzucić laborantkę z mieszkania? Bo jest potworną manipulatorką, toksycznym kwiatem, który zabija wszystko, co dobre i zdrowe. Tak zniszczyła twoją matkę, a i ty dałaś jej się opętać. Zawiodłem się na tobie. Bardzo. Powiedziała, że zabiłeś moją matkę. Że pracowała dla ciebie. Nie możesz wierzyć we wszystko, co mówią ci owcy ludzie. Potrafisz przecież sam myśleć, nie jesteś zaburzony w tej kwestii. Doktor uważał, że jestem zaburzony w każdej kwestii. Zapomnij o tym, co mówił ci doktor i o tym, co usłyszałeś od laborantki. Życzyłbym sobie, abyś słuchał tego, co ja do ciebie mówię. Jutro dostaniesz nową robotę, dam ci jeszcze jedną szansę. Ta kobieta powiedziała też, że znalazłeś mnie specjalnie. Oczywiście sam ci o tym powiedziałem przy pierwszym spotkaniu. Jestem dla ciebie jeszcze tutaj przez kilka dni. Przez ten czas chciałbym nauczyć cię czegoś i wyprowadzić się na ludzi. Dlaczego? Po co to wszystko? Bo być może jestem zbyt dobrym człowiekiem. Możesz wyjść. Gdzie pan ma iść? Do samochodu? Tym razem możesz przenocować w pokoju obok. Rozpoczynamy nasze cowieczorne słuchowisko dla dorosłych. Morderstwo pani Wielok. To nasza najnowsza propozycja dla wszystkich słuchaczy spragnionych mocnych, wieczornych wrażeń. Mężczyzna na palcach wszedł do pomieszczenia. Było ciemno, ale znał każdy zakamarek laboratorium. Bywał tutaj bardzo często. Postąpił kilka kroków w przód, stół. To na tym stole ostatnio kochał się z atrakcyjną biolożką. Przyjemne wspomnienia sprawiły, że zatrzymał się na chwilę w ciemności. W powietrzu czuł jej zapach. Słodki, mocny i intensywny. Po omacku powoli przeszedł do sypialni. Tutaj było jaśniej. Ciemność rozpraszała nocna lampka z czerwonym abażurem, stojąca na stoliku nocnym. Zdawałoby się, racjonalna pani naukowiec panicznie bała się ciemności. Mężczyzna zapatrzył się na śpiącą kobietę. Wielbił ją i pragnął jej, ale jednocześnie czuł nienawiść rozsadzającą mu piersi. Chciał za wszelką cenę z nią wygrać, za to, że ciągle mu uciekała i wymykała się jego wpływom. Niewiele myśląc, chwycił poduszkę. Dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszego fragmentu audycji. Zapraszamy na kolejne odcinki, a teraz przed nami najświeższa dawka weekendowej muzyki, idealnej na imprezowanie z przyjaciółmi. Nie rozumiem, o czym mówisz. Doskonale rozumiesz. Doskonale wiesz, co mam na myśli. Jestem pewny, że tak samo jak ja, zdajesz sobie sprawę z zagrożenia. Nie spodziewałem się, że ktoś cię przekupi. Nikt mnie nie przekupił. Wysłuchaj mnie. Przeprowadziłem dodatkowe badania. Te zaburzenia są poważne. Nie da się ich kontrolować. Każde zwierzę da się wytresować, tylko trzeba wiedzieć, jak to zrobić. Nie rozmawiamy o zwierzęciach. Tym lepiej. Szefie, to naprawdę nie jest żart ani zabawa. To ogromne niebezpieczeństwo. Zagraża tysiącom ludzi. Pax 9 jest moim sztandarowym projektem. Poświęciłem temu niemal całe życie. Potężne ilości gotówki, w tym utopiłem tyle naukowców i biologów, namawiałem do współpracy. To miała być moja broń. Rozumiesz, nie obchodzi mnie to, że stwarza niebezpieczeństwo. On miał stać po strach. Zaszło to już za daleko.
Już teraz wymyka się spod kontroli, a będzie jeszcze gorzej. Co twoim zdaniem oznacza jeszcze gorzej? Będzie zabijać. Coraz, coraz więcej. Takie od początku było jego przeznaczenie. Idź już lepiej i zajmij się pracą. Uszy wienną od tego pierdolenia. A ty czemu nie śpisz? Słyszałem rozmowę. Laborantka jednak miała rację. Znów chcesz mnie zdenerwować? Laborantka mówiła o czymś, czego nie chciała się podjąć, choć jej kazałaś. O czymś bardzo niebezpiecznym. Ten chłopak, którego wyrzucaliśmy z piwnicy, też nad tym pracował. Widziałem dokumenty. Czym jest Pax 9? Ty głupi psycholu! Wynoś się stąd, jazda! Nie masz żadnej wdzięczności dla mnie! Zabijałeś ludzi. Stworzyłeś wirusa, żeby zabijać ich jeszcze więcej. Nadajesz się tylko do eksperymentów, szczurze. Wynoś się stąd. Okay. Jeszcze raz? Zostaw drzwi otwarte, dobra? Okej, okay, spadam w to. Okay. Dzięki. No, proszę. Teraz przechodzimy do naszego dziennikarza Igora Rogowskiego, który będzie przeprowadzał wywiad z Karolem Wieczyńskim, który jest naukowcem, doktorem i właścicielem zakładu psychiatrycznego pod nazwą Blink. Dzień dobry Państwu, również dzień dobry Panie Karolu. Od razu przejdę do tematu, ponieważ nasi widzowie uważają to za bardzo ważną rzecz. Zatem, czy Pax 9 nie jest groźny? Nazywanie Pax 9 bronią biologiczną, jak zrobił to mój oponent, jest oczywistą bzdurą. Ludzie nie mają się czego obawiać. Proszę opowiedzieć, w jaki sposób Pax 9 został stworzony? Jak to możliwe, żeby dostał się na zewnątrz? Czy ktoś zostanie podciągnięty za to do odpowiedzialności? Stanowczo dementuję te pogłoski. Pax 9 to rodzaj złego genu. Wciąż trwają nad nim dokładne prace, ale jednego jestem pewien. Nie można się nim zarazić. Ci, którzy mnie znają, doskonale wiedzą, że jestem wielkim miłośnikiem oraz mecenasem wszelkiego rodzaju nauki. Lek na raka, jedzenie w tabletkach, eliminujące problem głodu. Wierzę, że te wszystkie problemy można rozwiązać za pomocą nauki. Laboratorium to ogromna nadzieja dla ludzkości. Niestety, i mnie, i moim naukowcom czasami zdarza się popełnić błąd. To, co roboczo zwiemy teraz Paxem 9, pierwotnie miało być obroną dla ludzkości. Świetną biologiczną mutacją. Niestety, nie wszystko do końca udało się tak, jak planowaliśmy. Czego szczerze żałuję i za co z całego serca przepraszam. Nosiciel Pax 9 poddawany był ogromnym ilościom testów, ale niestety nie udało się powstrzymać ogólnego rozkładu organizmu. Mogę jednak zapewnić, że moje laboratorium ma wszystko pod kontrolą. Wirus nikogo nie zabił i wątpię, aby to zrobił. Nasi specjaliści pracują nad tym, aby z powrotem zamknąć gen w laboratorium. Nastąpi to zapewne w ciągu najbliższych godzin. Nie ma powodu do paniki. Bardzo dziękujemy panu za ten uspokajający wywiad. Jak sami państwo słyszeli, Pax 9 to efekt uboczny niesamowitych eksperymentów. Boże.
Po co żeś to zrobił? Żebyś cierpiał. Co ona ci takiego zrobiła? Ona nic. Ale ty mnie skrzywdziłeś. Popchnąłeś mnie we własnym domu, rozumiesz? Upokorzyłeś mnie, więc teraz ja zrobię wszystko, żebyś ty cierpiał. Zrobię wszystko. Zginiesz. Będą cię żreć świnie, krowy. Wszystko cię będzie kurwa jeść. Śmierć jebany! Piły, kurwa, Albert. Co mi o niczym nie powiedziałaś? Teraz ja będę twoim Albercikiem. No i po co, gnoju, tu przyszedłeś? Zakładam, iż byliście w zmowie, ale ona w którymś momencie się sprzeciwiła i wysłałeś swojego pupilka, żeby ją zabił. Przesadzasz. Nikt nikogo nie chciał wykończyć. Jesteś mi potrzebny. No to nie wiem, czym sobie zasłużyłem na takie wyróżnienie. Jesteś niebezpiecznym psychopatą. Myślałem, że zdołam cię okiełznać. Ale najwyraźniej się myliłem. Tak długo mi wmawiano, że nim jestem, aż w końcu sam w to uwierzyłem. Słusznie. Niczym nie jesteś lepszy ode mnie. Stworzyłeś wirusa, żeby zabijać swoich wrogów i przy okazji niewinnych ludzi. A ty dalej o tym... Dobrze, więc po co tutaj przyszedłeś? I w dodatku tak dziwacznie ubrany. Słyszałem twój wywiad w radiu. Mówiłeś o PAX 9. Muszę ci przyznać, że całkiem nieźle nawijasz makaron na uszy. Ale ja znam prawdę. Chcę, abyś mi powiedział, jak to powstrzymać i z kim nad nim pracowałeś. Jesteś nienormalny. Nie ruszaj się po krako. Chwilę temu mówiłeś, że jestem ci potrzebny, a teraz chcesz mnie zabić? Ogarnij się, co ty wyprawiasz? Powiedz mi, z kim pracowałeś nad wirusem? Z doktorkiem z ośrodka? Co zamierzasz z tym zrobić? Już moja w tym głowa. Usiądź, porozmawiamy, możemy nadal współpracować. Mam propozycję. Powiedz mi, jak powstrzymać wirusa. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Och, nie pierdol, na pewno się na tym znasz. W końcu to był twój sztandarowy projekt. Mówię, że nie wiem, nie jestem naukowcem. Więc kto wie?
Doktorek? A więc jednak... Doktorek. Gdzie on teraz jest? W środku? Więc gdzie? Mam tutaj adres. Ty skurwysynie. Chcesz pogadać? Zadzwoń. Jestem w księgarni z koleżankami. Szefie, czy to ty? Co jest? Kim jesteś? Miło wiedzieć, że się boisz. Nie pamiętasz mnie, prawda? Może zapalimy tą lampkę, aby był klimacik. Co w ciebie wstąpiło? A więc jednak mnie sobie przypomniałeś. Pan psycholog we własnej osobie. Ten nienormalny. Widzę, że wolność nie była dla ciebie łaskawa. Stałem się tym, kim chciałeś, abym się stał. Ja chciałem tylko ci pomóc. Nieprawda! Chciałeś mnie zniszczyć! Przyszedłeś się zemścić? Nie, przyszedłem cię prosić, abyś mi powiedział wszystko, co wiesz o wirusie. Skąd o tym wiesz? Powiedz mi wszystko, co wiesz o wirusie, a pistolet nam nie będzie potrzebny. Ale ty powinieneś o nim wiedzieć jak najlepiej. Co chcesz przez to powiedzieć? Znasz laborantkę. Była przyjaciółką mojej matki. Powiedziała mi, że to ja jestem waszym projektem. Waszym wirusem. Powiedziała również, że jestem nieokiełznany. I faktycznie... miała rację. Wiesz... to był projekt szefa. Szefa też zabiłem. O, biedny Tomeczek. Już nie jest taki silny, co? Spokojnie, nie masz się o co bać. Powiedziałeś mi wszystko to, co chciałem wiedzieć. Właściwie to nie mam powodu, aby cię zabijać, ale... czekaj. Mój pobyt w ośrodku to raczej nie były wakacje. Proszę. Pracowaliście nad bronią biologiczną, tak? Która ma zabijać ludzi. Szkoda, żeby ten cały trud był na marne. Zabiłem już dziewczynę. Nie. Szofera. Nie. Szefa. Nie.